Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń sprób miał, wątły kwiat ubiera. Lecz tę niezłomną, która tkwiła ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejcie odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu wyzwała, lecz tę, co wiecznie podniesioną głową. Nie da się zebrzeć swego stanowiska. Nie pasuje ci, że tu siedzieć. Miejcie odwagę, nie tę tchnącą szałę, która na oślep leci bez oręża, lecz tę, co sama i zdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Lecz tę, co sama nie zdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się poić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje i przekonywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły rzeczywistość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły rzeczywistość. Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera. Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Czego oczekujesz ode mnie, demokracja, żeby pan się wylegitymował. Na posłów, w jakiej sprawie? W jakiej sprawie? To jest takie, że tutaj przyjechałem i jest zgłoszenie. To takie, że przyjechałeś tutaj. Ale wiesz, że co? Ale komu to przeszkadza, bo zostało zgłoszone. Ja nie wiem, komu ja nie wiem, że to jest zgłoszające. Pan Kaczyński tak powiedział i tam... No ktoś zgłosił interwencję, że palicie państwo ognisko w lesie, tak? Może komuś przeszkadza. No i co? Ja przybyłem na tę interwencję, spytałem się, czy tutaj jest jakiś organizator, tak? Pan powiedział, że to jest spontaniczne spotkanie. Ale pan tu widzę ma największe do powiedzenia, to chciałem, żeby pan się wylegitymował. Ale na jakiej podstawie? Zgodnie z artykułem 15 ust. 1 punkt 1 ustawy o policji. No, a podstawa prawna? A my nie łamiemy tego. To jest ustawa prawna. Nie, to nie jest ustawa prawna. Pyta się, czy mamy pozwolenie na ognisko. No to jest... No to jest dziwnego. No jak to co z tym dziwnego? No ja się zapytałem, czy ma pan pozwolenie, czy mają państwo. To, proszę pana, jest las, jest miejsce na ognisko, widzę, że pan ognisko. A co pana to interesuje? Wie pan, co już to... Ja mówię, czy dansu tak tutaj codziennie się policja wie ognisko. Bardzo się cieszę. No więc właśnie, to pan powinien wiedzieć. Pan jest stąd? Nie, nie jestem. No to trzeba zauważyć kogoś, kto się orientuje. Poza tym jakby palenie ogniska, wie pan, jest naturalną czynnością ludzką od setek lat. Więc cieszę się bardzo, że pan jest tak poinformowany. No ale pan, pan powinien być poinformowany. Tak? No tak. No bo nie jest. Nie wiem, tu wcześniej było ognisko z dziećmi. No. Tam na dole nie, pan nie, nigdy pan nie był przy ognisku? Nie. Nikt nie zgłaszał. Nigdy nie był przy ognisku. No to przyjechałeś, jest wszystko w porządku, jedziesz do tego, do komisarza swojego. Co ci to nie potwierdza? Mi wszystko w porządku, dla mnie to dobrze. Jest w porządku, jest nagrane, wszystko jest w porządku. Nie, nie, nie przeszkadza, ale komuś kto... Policjancie mnie jest do tego, żeby się pana bać. My się nie będziemy bali policji. No bo jest to bardzo proszę, bo nie musi się mnie bać. Jesteśmy obywatelami Polski, tak? Jesteśmy o to, żeby państwu pomagać, a nie żeby państwo się nam bać. Pomagacie, tak, pomagacie nam. Wstyd i hańba! No i właśnie. Cała ta korona psychoza jest właśnie dzięki temu,
że oni są, po prostu idą jak te trybiki machiny. Kompletnie nie zastanawiają się nad drugim człowiekiem. Dokładnie. I oni będą realizować wszystko. Służby wszelkie, milicyjno-kontrolno-nadzorcze są tak silne, że po prostu wiedzą, że mogą popełniać przestępstwa, bo my nie możemy, bo są bezkarni. Policjant, który mnie zaaresztował, przetrzymał mnie 6 godzin w radiowozie, on w ogóle za to nie odpowie. A sędzia, który powiedział, że zatrzymanie było wprawdzie nieuzasadne, ale było prawidłowe, też za to nie odpowie. Więc pytam się, no gdzie my jesteśmy? Czy my mamy jakąkolwiek ochronę przed czymkolwiek? No nie mamy. Więc ileż możemy ustępować? Ileż możemy... Chcesz się tu okopać? Jakby mieli, słuchajcie, jakby mieli trochę honoru, to by się tu nie pojawili z psem na obywateli. Oni wiedzą, że obywatele płacą miło pensję. A oni przychodzą i straszą. Dzieci za nasze pieniądze macie pensję. A jak co ty straszymy? No ty straszysz. Po co tu przychodzisz z tym psem? Nie jesteśmy na ty, po pierwsze. A gówno mnie obchodzi. Co ty masz do powiedzenia na ten temat? Po pierwsze, nie jesteśmy na ty. Nie interesuje mnie. Po co przychodzisz tu dzieci straszyć tym psem? Przebyć psem i straszyć. Jest służbowy. Jest już służbowy. Zabieraj tego psa i iść na komendę. Nie przyłasz tutaj straszyć dzieci tym psem. Myślisz, że co? Że przyszedłeś z psem, będziesz cwaniakował tutaj? Nie pasuje ci, że tu się dzieci bawią? Nie możesz rozmawiać z nikim innym, masz iść na komendę i stąd spadać, bo nie jesteś tu. No nie ma czegoś, co możemy. No nie mogę. Dla niego jest nienormalne, że my palimy ognisko w lesie, no i spotykamy się. To jest dla niego jest to nienormalne. Tak. To nawet on nie mówi, że to jest jakieś przestępstwo, tylko dla niego jest to nienormalne. No to co to jest za człowiek, pytam się. On nigdy nie był na ognisku, mówi. No to czy on jest, no, czy on jest normalny? No, do czego my doszliśmy? Do tego powiem ci, Mariusz, że przecież to był kurwa problem. Teraz dwa rzeczy większą siłą wrócimy, wiesz? Dwa większą siłą, czekaj. No. Słuchaj, ja ten telefon... Mam pompę sobie. Dużo i przyjechali z kaśpią. Tak. Nie uwierzę. Nie, to jest co? To jest co? To jest co? To jest co? To Słuchajcie, wy jesteście Polakami! Jakiego pożaru? Jakiego pożaru? To jest pożar dla ciebie? Do tego zostałeś? Panowie, ratujcie naprawdę ludzi, pożary gaście, a nie do... Wyślij, tak? Dlaczego? No bo mam takie prawo, legitymuję pana w tym momencie, tak? No ale... Poproszę do was, sobie pan. Jakie postawy? Artykuł 15 ust. 1 ustawy policji. No, to jest na podstawie tego artykułu może pan legitymować. No to poproszę. Żeby legitymować na podstawie tego artykułu, musi mieć pan postawę faktyczną i prawną. Proszę pana, postawa faktyczna jest taka, że ma pan maseczkę w tym momencie, tak? Czyli już postawa faktyczna, tak? Poproszę dowód osobisty. Czyli, no nie, no to proszę pana, po co pan robi szopkę? Ja się pana pytam. Po co pan robi szopkę? Ale nie może, szopka, jak człowiek chce wiedzieć, dlaczego policjant go legitymuje, to jest szopka. Czyli faktycznie jest. Proszę pana, wytłumaczyłem to panu. Proszę pana, poproszę dowód osobisty, jeżeli pan nie ma, to poproszę pańskie dane, tak? Ale, no, ale to, czyli proszę pana, poproszę który? Dowód albo poproszę pańskie dane, tak? Ale, czy pan mnie słyszy? Ale czy pan nie słyszy? Nie podał mi faktycznie. Czy pan mnie słyszy? Nie podał mi pan. Poproszę dowód albo pańskie dane. Ustawy prawne, panie. Artykuł 15 ust. 1 ustawy o policji. Nie, to nie poproszę postawy. Dowód i albo pańskie dane, jeżeli pan nie ma dowodu. Nie podał mi pan postawy. Poproszę dowód osobisty od pana. Czy ma pan dowód, proszę pana? Z jakiego artykułu? Pytanie moje brzmi. Czy ma pan dowód osobisty? Z jakiego artykułu? Czy ma pan dowód osobisty? Nie. Proszę pana, uprzedzam pana o odpowiedzialności karnej za niewylegitymowanie się uprawnionemu organowi, jakim jest policja, tak? Tak. Czy ma pan dowód osobisty? Na jakiej podstawie? Poproszę dowód osobisty od pana, albo pańskie imię i nazwisko. Podał mi pan podstawę faktyczną, a podstawa prawna jest jaka? Poproszę pana, w ten sposób, jeżeli pan do mnie powiedział, że gówno mi to obchodzi, to pan się do mnie nie będzie zwracał, tak? Bo? Dlaczego? Jak dlaczego? Niech pan pomyśli. No, ale nie pan ma jakiś problem z myśleniem, czy jak? A pan? No ja nie. A pan?
Ja też nie. No widać, że tak. Nie, bierze pan. Ja myślę, że tak. Ja myślę, że pan ma problemy. Ja myślę, że pan. Bo taki tekst do funkcjonariusza policji, no to nie przedstawi. Ale pan też nie uchowany. Ja jestem bardzo. Dlaczego pan idzie po ulicy, pan mnie opomina? Proszę pana, poproszę dowód osobisty w tym momencie. Dobrze, podstawa prawna faktyczna jest taka, że nie posiadam... Proszę pana, ja nie będę raz powtarzał. Proszę pana, pan się popisuje w tym momencie. Nie, ja proszę pana... Proszę mnie nie przerywać. Proszę pana, halo! Ale proszę nie krzyczeć na mnie. Przed tymi wszystkimi ludźmi się pan popisuje. Tak? Nie. Tak? Przepraszam nie. Państwa. Słuchajcie się policjantów. Jesteśmy świadkami. Proszę się odsunąć, tak? Proszę się odsunąć. Proszę na mnie napierać, tak? Ja, zobacz. Proszę na mnie napierać. Poproszę dowód osobisty od pana. Nie mam dowodu. Poproszę dowód osobisty od pana. Co pan co państwo? Dowód osobisty. Ja panu podam ten. Poproszę. 7-7. Proszę pana, interwencja jest nagrywana. Jeżeli pan nie zauważy, proszę się odsunąć. Wasze nagrania są. Poproszę PESEL. 7-7-07. I w tym momencie musicie podać PESEL, bo jest. Prowokacja nie, policji, to nie? Być zaświadczenie, pan. 07-22-154-12. Proszę pański zimie i nazwisko. Grzegorz Hercuj. Jak? Grzegorz Hercuj. Grzegorz Jacek. Hercuj, samochód. Proszę pana dowód osobisty. Nie, proszę pana, ja najpierw pokażę panu zaświadczenie, że dobrze. Proszę mi powiedzieć, gdzie się pan urodził. Dzierżoniów. Gdzie? Dzierżoniów. Dzierżoniów, tak? W tym momencie musicie podać, bo policja robi prowokację. Ten człowiek tutaj udawał, że ja go dotykam specjalnie, żeby zrobić prowokację, żeby mieć podstawę do tego, żeby mnie zatrzymać. I nie, ty mnie nie szanujesz, wiesz? Ty mnie nie szanujesz. Nie szanujesz mnie, nie, ale pana. Mnie nie interesuje, co sobie życzysz. Ale ja nie, ty ale proszę, po prostu proszę, mnie napadasz proszę, na ulicy, rozumiesz? Ja napadasz proszę mnie na ulicy. Pana, po co pan to podałem robi? Ci, coś ale jeszcze po chcesz? Pan to robi? Bo to robisz, żebyś mnie nie napadał i ludzi. A po co tu przyszedłeś? Pana, ja nie jestem z panem na ty. Nie interesuje mnie, gdybyś tu nie przylazł. Ale nie machać już mi rękami przed nosem. Dobrze, tak? Zobacz, widzisz, następny jest. Następny, że zobacz, jaki jest. Ile razy ten człowiek, zobaczcie, ile ten raz. Ale podałem ci, czego chcesz ode mnie? Czego chcesz ode mnie? Ja nie jestem z panem na ty. Nie interesuje mnie to. Ja nie jestem z panem na ty. Ale o tym będziemy rozmawiać? No to niech to pana zainteresuje. Nie, bo ja nie czy to jest pan na to. Ale to jest problem? Czy to jest problem? Tak, proszę pani, to jest problem. Dobrze, no to proszę. Jeszcze coś chcesz ode mnie? Proszę pana, ostatni raz pana upominał. Jeżeli jeszcze raz wróci się pan do mnie na ty, to co? Tego nie życzę, tak? No nie życzę sobie to tego. To nie jest końce życzeń. Proszę się odsunąć. To nie jest końce życzeń. Proszę się odsunąć. Twoja agresja jest po prostu tak. Proszę się odsunąć. Twoja agresja jest proszę tak. Się odsunąć. Twoja agresja jest tak. O, proszę pana, nie jesteśmy na ty. Dlaczego zachodzisz mnie? Proszę pana, nie jesteśmy na ty. Nie interesuje tłumaczę mnie. Atakujesz mnie na ulicy. Odsunie się pani, tak? Bo ja nie wiem, co pani chce zrobić w tej chwili z tym aparatem, tak? O, zobaczcie, jaka jest prowokacja. Zobaczcie, jaka jest prowokacja. I my za to płacimy. Bo jeden z drugim po prostu tylko latają za nami, żeby nas ukarać. Po to nie zostali stworzeni. Widzicie, jaka prowokacja? Lepiej w tym momencie podajcie mu PESEL, pomimo, że robi to bezprawnie, bo z podaniem kompletnie przyczyny. Jeden z drugim po prostu popełnia jedno za drugim przestępstwo. Proszę pana, ma pan prawo złożyć... Tak, no i ma prawo, zobaczcie, macie prawo prokuratury, no, nawet nie wiesz, który to jest prokurator. Proszę pana, proszę nie zwracać się do mnie per ty, tak? Mnie to. Ale mnie to interesuje. No to dobra, ale to wiesz, to nie ma, a ja już, pana, od kiedy przychodziliśmy na pan? Ja wiem, że pan się popisuje. Tak, ty się popisujesz, nie wiedzą. Ja wiem, że pan się popisuje. Tak. A ty się popisujesz, bo tylko liczysz na to, żeby mnie złapać, przywalić mi w łeb pana. I mnie zawieźć na komisariat. Jest pan bo takie jest twoje zadanie. Widzę to po twoich oczach, iż miałeś to chęć zrobić, po to prowokację robiłeś. Nie, dlaczego mnie dotykałeś i mówisz, że cię popycham? Proszę pana. Dlaczego to robiłeś? Dlaczego się pan tak zachowuje? A ty dlaczego się zachowujesz? Dlaczego napadasz ludzi? Proszę pana, a dlaczego pan krzyczy? A dlaczego ty krzyczyłeś na mnie? Ja na pana krzyczałem. Krzyczałeś, jest nagrane. Nie ma twój poziom, wiesz, jest taki, że nie ma o nie interesuje mnie, co masz do powiedzenia. Robisz prowokacje policyjne, typowe i potem... Słuchaj, ten system upada. Ty się z tego nie zdajesz sprawy. Każdy, kto go broni, zostanie rozliczony, rozumiesz? No, pana, być może. No, to jest na pewno, zdanie, tak? Na ale pewno. I każdy, pana, kto się tak, każdy, kto robi takie prowokacje jak ty, też zostaje pana, rozumiesz? Ja tego nie neguję. Ty nie negujesz tego. Gdybyś negował, gdybyś wiedział, co się dzieje, to byś tu nie latał za ludźmi. Pana, niech pan się uspokoi. Ty się uspokój, nie mam z tobą nie, pan, no, to nie, co? No to nie robisz prowokacje. Ale po co się pan w takim razie? Robisz prowokacje. Po co robisz tą prowokację? Po co podszedłeś do mnie i mówisz, że ja cię popycham? Dobrze pan wie. Po co podszedłeś do mnie? Nie zaciągaj tej maski, czy dokładnie wiem, że na komisariacie chodzi bez masek. Dobrze pan wie. Po co zaciągasz tą maskę? Ale mi nie pozwala w ogóle się. Ty mi nie pozwalasz. Ty mi nie pozwalasz iść po ulicy ale oddychać. Ale proszę nie krzyczeć. Tak? Ja będę decydował, czy ja mogę krzyczeć, czy nie. Nie krzyczy pan. Dobra, nie mam pana, czy pan jakieś leki pije, czy pan się leczy? Dobrze, a ty? Ja się pytam, czy na potrzebuje pan jakieś zdjęcia pedofilskie? Potrzebuje pan pogotowia? Czy ty na twoim komputerze są zdjęcia pedofilskie? Słucham? Czy na twoim komputerze są zdjęcia pedofilskie? Przejdzie pan do radiowozu, tak? Dlaczego? Bo pana o to proszę. Ale o co panu chodzi?
Jaka jest podstawa? Jaka jest podstawa? Ale ja z Państwem nie będę rozmawiał, tak? Jaka jest podstawa? Proszę Pana, za te zdjęcie pedofilskie, co Pan powiedział. Ale ja nie powiedziałem nic o tym. Przepraszam. Zapraszamy. Słucham? Nie, takie pukanie, to Ty mogła popukać. Kluczyki! Proszę nie machać. Daj, to są nasze kluczyki. Czy wy go zatrzymujecie? Ja pana nie ubliżam. Ale ja co ty to nie będzie pan nas odpędzał. Nie widzę, nie widzę. Przesadził pan. Proszę nie utrudniać. To było pytanie. To nie jest utrudnianie. Pan utrudnia za nagrywanie. Nie utrudnij nagrywania. Dobrze.